Maszyna Turinga, matematyczny model obliczania. Alan Turing, urodzony w 1912 roku, a zmarły w 1954 roku, genialny matematyk i logik angielski, z osiągnięciami także w innych dziedzinach nauki, w tym filozofii. Sformalizował pojęcie obliczania, algorytmu, o którym mówiłem na poprzednim już wykładzie, w teorii maszyn. Ta teoria maszyn nazywa się od jego nazwiska maszynami Turinga. Nie jest to tak, że Turing sam, wiedziony jakimś niezwyczajnym narcyzmem, nazwał je maszynami Turinga. Po prostu to była jego oryginalna koncepcja, stąd na jego cześć nazywamy je maszynami Turinga. Jednocześnie można powiedzieć o nim wiele ciekawych rzeczy. Może jedną z ciekawszych jest to, że przyczynił się walnie do zwycięstwa nad Hitlerem, biorąc udział w rozszyfrowywaniu komunikatu z niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zapewne Państwo słyszeli na ten temat. Był taki film niedawno na ekranach kin, Gra tajemnic. To jest bardzo zły przekład tytułu, co podobnie jak Dirty Dancing przetłumaczone jako wirujący seks. Tak tu The Imitation Game, co powinno być przetłumaczone jako gra w naśladownictwo. To jest nawiązanie do artykułu Alana Turinga z 1950 roku, opublikowanego w czasopiśmie Mind, kluczowego dla rozwoju sztucznej inteligencji. Otóż w tym filmie przedstawiono dosyć ładnie przebieg tych prac i zaznaczono też pewne podstawy, na których się oparł Turing, mianowicie prace polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Niemniej jednak te prace nie mogły być wystarczające z kilku powodów i innowacje Turinga doprowadziły do tego, że niektórzy oceniają, że II wojna światowa była krótsza dzięki Turingowi i jego zespołowi o rok lub dwa lata. Dzięki bowiem jego zespołowi alianci zyskali przewagę na morzu przede wszystkim. Maszyna Enigma była stosowana przez siły niemieckie do szyfrowania komunikatów niezwykle destrukcyjnych dla aliantów łodzi podwodnych niemieckich. Tak wygląda kolorowane zdjęcie Turinga. W oryginale ono było czarno-białe, ale żebyście mieli Państwo jasność, z kim macie do czynienia. Natomiast tak wyglądała maszyna Enigma. Państwo widzą, że ma tradycyjną klawiaturę maszyny do pisania, na której można było używać do zapisywania komunikatu, więc operator nie musiał bawić się w szyfrowanie samodzielne, to maszyna szyfrowała. Szyfrowała przy użyciu takich kółek, tych rotorów, których im więcej było, tym możliwość kombinacji, znalezienia kodu była trudniejsza. Pierwsze enigmy były stosunkowo proste i można było je atakować przy użyciu metody opracowanej przez polskich matematyków. Niemniej późniejsze enigmy miały coraz więcej rotorów i Turing wpadł wtedy na pomysł na automatyzację tego procesu przy użyciu czegoś, co nazwał bombami, czyli takich automatycznych maszyn obliczeniowych, maszyn w owym czasie matematycznych. Te maszyny były oparte częściowo na jego teoretycznych wynikach uzyskanych grubo przed wojną w teorii obliczeń, ale on wtedy, kiedy je uzyskiwał, nie miał bladego pojęcia, że ten jego teoretyczny artykuł nawiązujący do prac prawdopodobnie najwybitniejszego logika XX wieku, czyli Kurta Gödla, mogą mieć jakiekolwiek praktyczne zastosowanie. Tymczasem było to bardzo praktyczne zastosowanie, wręcz wojskowe, w którym oparł się na wykorzystaniu właśnie automatów do realizacji funkcji matematycznych. Ja nie będę wchodził w szczegóły całej tej historii, możecie Państwo zobaczyć częściowo to na filmie, a najwięcej w książce, o której będę mówił za chwilę. Jest to książka Andrew Hodgesa, Enigma, życie i śmierć Alana Turinga. Ona ukazała się również w języku polskim, z dodatkową przedmową autora. Ta książka jest o tyle nietypową biografią, jak na bardzo wiele biografii, które się ukazują na rynku, że Andrew Hodges znakomicie rozumie matematyczne osiągnięcia Turinga, a zatem potrafi o nich pisać. I w dodatku pisze o nich w bardzo przystępny sposób, więc ja Państwu całym sercem polecam tę książkę, żeby zrozumieć, w jaki sposób Turing dochodził do swoich wniosków. Hodges nie skupia się wyłącznie na enigmie, opisuje także zagadnienia obliczalności oraz dociekania Turinga na ten temat, więc jest to książka na pewno bardzo wartościowa. Historia jednak Turinga jest dosyć smutna.
ponieważ po II wojnie światowej, kiedy rozwiązano już cały ośrodek kryptoanalityczny Bletchley Park, w którym bardzo wiele twórczych umysłów pracowało nad rozwiązaniem problemów, które doprowadziły w końcu do zwycięstwa nad Hitlerem, Turing, jak bardzo wielu innych badaczy i badaczek, tam było bardzo dużo również zdolnych kobiet w tym zespole, zostało w pewnym sensie na bruku, czy inaczej może powiem, on oczywiście wrócił do pracy na uczelni, natomiast nie miał już takiej twórczej atmosfery, twórczego fermentu, jaka towarzyszyła tym pracom w trakcie wojny. I co gorsza, został okradziony przez swojego młodocianego kochanka, który ukradł mu zegarek należący do jego ojca. Ponieważ był to pamiątkowy zegarek, Turing udał się na policję, a policja, wysłuchawszy jego zeznań, zamiast skupić się na odzyskaniu zegarka, skupiła się na tym, że Turing przyznał się do stosunków homoseksualnych z owym młodzieńcem, a że w owym czasie prawo brytyjskie kryminalizowało tego rodzaju związki i życie seksualne. W związku z tym został szybko skazany i miał do wyboru albo pójść do więzienia, albo poddać się dosyć barbarzyńskiej kuracji hormonalnej z absolutnie końskimi dawkami hormonów. Turing wybrał hormony. Okazało się, że te hormony, zamiast one miały zmniejszać pociąg seksualny, po prostu obniżać poziom libido u osób, które wybierały ten rodzaj pseudonaukowej terapii. Tymczasem tak naprawdę działały tak jak końskie dawki hormonów, po prostu szkodliwie. Nie ma bezpiecznych terapii hormonalnych, które polegają na braniu tak końskich dawek hormonów, jak w owym czasie przepisywano w majestacie prawa. Turing zaczął uskarżać się na to, że tyje, że zaczyna myśleć niejasno, a to dla matematyka strasznie nieprzyjemne. I w końcu prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie, bo nie ma pewności, nie zostawił listu. Natomiast wiadomo, że zjadł jabłko nasączone cyjankiem potasu. Niektórzy chcieli sądzić, że to nasączenie, zatrucie jabłka było przypadkowe, natomiast wszystko wskazuje na to, że to było zaplanowane, gdyż jego ulubioną bohaterką literacką była Królewna Śnieżka, a Królewna Śnieżka właśnie umarła, jedząc zatrute jabłko. Rząd Wielkiej Brytanii w 2009 roku przeprosił. Turing został ułaskawiony w roku 2013, tuż po stuleciu jego urodzin. Tymczasem homoseksualizm został zdekryminalizowany w Wielkiej Brytanii dopiero w 1967 roku. Zanim to nastąpiło, podobnej kuracji barbarzyńskiej poddawano bardzo wiele innych osób. W przypadku Turinga wiemy na pewno, że tego rodzaju praktyka prawna doprowadziła do zaprzepaszczenia osiągnięć prawdopodobnie jednego z najgenialniejszych matematyków XX wieku, który mógł jeszcze mieć kilka przełomowych osiągnięć. Pod koniec życia pracował nad bardzo interesującymi zagadnieniami z pogranicza chemii i biologii. Ale tak to bywa, kiedy jakaś niejasna ideologia zdobywa władzę nad prywatnym życiem i jeszcze prawa człowieka, nawet w kraju, który pozornie wydaje się demokratyczny, jak Wielka Brytania po II wojnie światowej, pozornie szanująca prawa jednostki, ale de facto tłamsząca nie tylko prawa mieszkańców Irlandii Północnej, ale również mniejszości seksualnych oraz oczywiście prawa mieszkańców kolonii, którzy dopiero w owym czasie, mniej więcej w latach 60. zaczęli się wyzwalać do końca z panowania potęg kolonialnych. Oczywiście nie mówię tutaj o Indiach, które wyzwoliły się trochę wcześniej. Przejdźmy od tych kwestii biograficznych, które są jednak dla nas poboczne, do tego, co jest istotne. Przypominam Państwu, że kiedy widzicie ikonkę, ja Państwu teraz ją zakreślę, to znaczy, że to jest obowiązkowy materiał z wykładu, dużo anegdot, nie zawsze trzeba na nie zwracać tak bardzo uwagi. Otóż
Skupmy się na maszynie Turinga. Maszyna Turinga jest konstrukcją matematyczną, która ma formalizować zdroworozsądkowe pojęcie obliczania. To jest może dosyć zaskakujące, ale przez tysiące lat matematyka obchodziła się bez zrozumienia, czym jest obliczanie. To może się wydawać, no skoro intuicyjnie rozumiemy, czym jest obliczanie, to po co nam formalizacja? Otóż ona może być całkiem przydatna. Może być przydatna z tego powodu, żeby można było chociażby sprawdzić, co obliczalne nie jest. I to był cel tak naprawdę Turinga, odkryć granice obliczalności. Te granice obliczalności oczywiście jako ważne zagadnienie pojawiają się w kontekście odkryć matematycznych również Kurta Gödla, który zauważył, że nie wszystko da się w logice udowodnić. Cóż ma robić maszyna Turinga? Otóż ona ma obliczyć wszystko, co obliczyłby człowiek dysponujący potencjalnie nieskończoną ilością papieru, ołówkiem i gumką, żadnymi jakimiś nadzwyczajnymi wglądami, jakimiś niesłychanymi umiejętnościami łapania intuicji matematycznej, czymkolwiek by one były, tylko po prostu żmudnie rachujący, używając papieru, standardowych metod, ołówka i gumki. Czyli to wszystko, co się udaje robić rachmistrzowi czy rachmistrzyni, powinno udać się maszynie Turinga. Proszę spojrzeć na to zdjęcie, na którym widnieją komputery z czasów Turinga, kiedy pisał swoje artykuły. Państwo mogą się dłużej przyglądać. Tu chodzi o te panie. Po angielsku computers, po polsku rachmistrzynie. Otóż takie żmudne obliczenia zlecano wtedy w biurach, w których te panie pracowały, do wyliczenia kobietom, najczęściej osobom po prostu posługującym się dużą ilością papieru, ołówkami i gumkami. One miały powiedziane, że mają przeprowadzić jakiegoś rodzaju obliczenia, czasami na zamówienie na przykład wydziałów fizyki czy matematyki, ponieważ to były żmudne i dosyć mechaniczne obliczenia, no to trzeba było w jakiś sposób tą pracą się dzielić, ażeby profesor matematyki się nie zajmował, więc zajmowały się osoby przeszkolone do tego, ale niekoniecznie odkrywające jakieś nowe prawa czy też stwierdzenia matematyczne. Jak więc można pomyśleć o maszynie Turinga? Jak można ją wymyślić, mając na uwadze to, że to po prostu ma sformalizować to, co robi ktoś, kto ma ściśle przekazane instrukcje, co ma wykonać wedle odpowiednich reguł, używając potencjalnie nieskończonej ilości papieru, ołówka i gumki? No to będziemy musieli mieć odpowiednik papieru. To będzie potencjalnie nieskończona taśma podzielona na komórki. Zamiast mieć kartki, zeszyt i tak dalej, Turing konceptualizuje to w postaci taśmy na rolce. To jest oczywiście konceptualizacja dosyć dowolna matematycznie, to nie ma specjalnie znaczenia. Maszyna Turinga jest koncepcją matematyczną, tak samo jak jest takim samym obiektem jak trójkąt, pierwiastek z liczby 2 czy sześcian, obiekt matematyczny po prostu, więc możemy sobie po prostu przez definicję decydować, jaki będzie miał własności. Więc decydujemy, że ma potencjalnie nieskończoną taśmę. Te taśmy dzielimy na poszczególne komórki, tak jak mamy kratki w zeszycie. I w tych komórkach, tak jak w kratkach w zeszycie, znajdują się symbole ze skończonego alfabetu. Oprócz tego mamy głowicę czytająco-piszącą. No, coś musimy mieć, co będzie odpowiadało nam ołówkowi i oczom osoby, która wykonuje obliczenia. A więc będziemy musieli móc czytać z tych komórek i w nich coś zapisywać, ewentualnie skreślać z nich. Czyli będziemy mieli jednocześnie mieli odpowiednik gumki. I ta głowica znajduje się w danym kroku obliczeń dokładnie nad jedną, jedyną komórką, czyli czyta tylko z jednego miejsca. Nie rozbiega się wzrok we wszystkie strony, tylko jest położona nad jedną komórką tej taśmy. I to wszystko, z czego ta maszyna się będzie składała. Jak ona działa? Otóż każdy krok maszyny, a kroków maszyna Turinga, kiedy wykonuje algorytm, musi być skończona liczba, bo takie są algorytmy, one mają skończoną liczbę kroków. Otóż one kończą się tak zwaną zmianą stanu. Przez stan rozumiemy taki całkowicie wyczerpujący opis maszyny Turinga w danym kroku obliczenia. I przesunięciem głowicy w lewo lub w prawo, ewentualnie głowica może również zostać w tym miejscu, w którym była wcześniej. Czyli czas maszynie Turinga jest liczony w krokach obliczeń. W każdym kroku coś się wykonuje. To nie jest taki czas liczony w sekundach. Krok może trwać
bardzo krótko, bardzo dużo. Niespecjalnie jest to bardzo ważne, ile to trwa. Ważne jest, ile kroków się wykonuje. Cóż jest na tej taśmie? Na taśmie oczywiście znajdują się jakieś dane wejściowe, jeśli jakieś są. Możecie Państwo być trochę zdziwieni, że mówię, że jeśli są, ale oczywiście istnieją takie funkcje matematyczne, które nie zależą od tego, co jest na wejściu komputera, czy w ogóle. Po prostu to są funkcje stałe. Można na przykład wygenerować jedynkę i nie brać pod uwagę tego, co mógłby w odpowiedzi na co. Można wyprodukować nawet milion takich jedynek, albo wypisać napis kognitywistyka jest wspaniała, no ignorując zupełnie coś na wejściu. Po zakończeniu działania, jeśli byście Państwo na przykład generowali jakieś sobie teksty, no to one mogą być właśnie na tej taśmie. Jeśli byśmy posługiwali się alfabetem, składa się z liter łacińskich, z uzupełnieniem paru znaków polskich, to rzeczywiście moglibyśmy zapisać dużymi literami kognitywistyka jest wspaniała na takiej taśmie. Maszyna by ruszyła i po kolei głowica w pierwszym kroku napisałaby K w pierwszej kratce, w pierwszej komórce, potem O, potem G, potem N i tak dalej, i tak dalej. Nie ma sensu Państwa zamęczać dalszym ciągiem. Można to sobie zapisać dosyć precyzyjnie w postaci tabelki, co robimy w pierwszym kroku, co robimy w zależności od tego, co było w poprzednim kroku i tak dalej, i tak dalej. Taka tabelka będzie nam całkowicie opisywała, co maszyny Turinga robią. Natomiast maszyna jest określona przez tak zwaną funkcję przejścia, czyli przez funkcję matematyczną, która mówi, jakie czynności wykona głowica w zależności od tego, jaki symbol jest w komórce aktywnej na taśmie i jaki jest stan maszyny wyznaczony przez wcześniejsze jej operacje. Tabela, która określa takie funkcje przejścia w całości i całkowicie matematycznie w sposób sformalizowany określa, co będzie obliczone. A wynikiem czynności głowicy jest zapisanie symbolu, zmiana stanu maszyny i przesunięcie głowicy w lewo, w prawo lub bez żadnych zmian. A jak się zakończy całość zaplanowanych instrukcji, operacji tej maszyny, to maszyna się zatrzymuje i już dalej nie działa. Maszyna Turinga tak naprawdę to jest taka koncepcja, która służy raczej do analizowania granic obliczalności niż do programowania jako takiego. Jeśli Państwo poszukają sobie w podręcznikach, jak wygląda opisywanie takich maszyn, to zrozumiecie, dlaczego nie używa się jej do programowania. Otóż maszynę najczęściej opisuje się za pomocą rozmaitego rodzaju tabeli. Te tabele wprowadził już sam Turing, potem starano się je upraszczać. Niemniej, ponieważ są to tak elementarne operacje, to nawet dosyć prosta maszyna Turinga, w sensie wykonująca stosunkowo prosty algorytm, staje się stosunkowo rozbudowaną tabelą i dosyć trudno ją człowiekowi śledzić. Ludzie programują przy użyciu języków programowania odrobinę bardziej abstrakcyjnych albo odrobinę bardziej używają przyjaznych formalizmów niż maszyna Turinga. Ja zamiast Państwa zamęczać takimi tabelami, pozwolę sobie polecić Państwu obejrzenie filmu. Film jest wykonany w Danii z klocków Lego, ponieważ klocki Lego sponsorują tam wiele bardzo badań. I ten film moim zdaniem bardzo ładnie ilustruje, w jaki sposób można używać maszyny Turinga. Na filmie ja nie mogę Państwu komentować ze względu na ograniczenia praw autorskich, więc ja tylko zamieszczę ten film na mojej playliście. Zobaczycie Państwo, że maszyna Turinga ma tylko dwa symbole, które są zrealizowane w postaci położenia klocka w lewym, jednego, czy klocek przyjmuje tak naprawdę jedno albo drugie położenie. I w zależności od tego, czy jest, czy go nie ma, można powiedzieć, że symbol jest tam 0 albo 1, albo tak lub nie. Dowolnie możecie Państwo sobie nazwać, dowolną etykietę przykleić na to, jak co ten klocek symbolizuje. To dla działania maszyny absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że mamy tak naprawdę dwa elementarne symbole. Jest to bardzo uproszczona maszyna Turinga. Maszyna Turinga może operować na dowolnie długich alfabetach, ale z inżynieryjnego punktu widzenia okazało się, że robienie maszyn obliczeniowych, które posługują się na przykład kodem dziesiątkowym, dziesiętnym,
jest pewnym wyzwaniem technicznym, ponieważ trzeba mieć nośniki fizyczne, które mogą w sposób stabilny mieć co najmniej 10 stanów. To jest dosyć trudne do znalezienia. Łatwiej produkować małe elementy, które przyjmują, zmieniają stan taki, że jest albo uznaje się, że to jest tak lub nie, albo 0 lub 1, czyli tak naprawdę kody binarne. Stąd tak samo jest w tej maszynie z klocków. Taśma jest w postaci takiej wspaniałych torów, po których się ta maszyna porusza i po kilku minutach oczywiście możecie Państwo to sobie wyłączyć. Moim zdaniem jest to zdecydowanie ładniejsze realizacja maszyny Turinga niż jakakolwiek moja tabelka mogłaby być. A po tym filmiku proszę wrócić i będziemy rozmawiali na temat uniwersalnej maszyny Turinga.